Partycypacja, zaangażowanie, to wszystko albo wyssane z mlekiem matki, albo tak naprawdę y, nauczone, wyuczone już za czasów dziecięcych, młodzieżowych, nastoletnich, y, pokazuje, że jesteśmy to w stanie potem przekładać na dorosłe życie i kontynuować tą drogę aktywizmu społecznego. To dzisiaj będzie głównym tematem rozmowy. Moim gościem jest Jan Sojka. Cześć. Cześć, dzień dobry wszystkim. Powiedz mi, tak może właśnie na sam początek w ogóle, jak zaczęła się Twoja przygoda z wolontariatem, z zaangażowaniem społecznym? Wiem, że trwa już kilka lat, przecież była młodzieżowa Rada Miasta, teraz jesteś zaangażowany w różnego rodzaju projekty w mikołowskim czasie, więc jest to doświadczenie, co Cię zachęciło do tego, żeby właśnie zacząć działać wolontaryjnie, społecznie. I jak się to wszystko zaczęło? Dobrze, to może zacznę od samego początku, czyli od takiej genezy, właśnie. Skąd to się w ogóle wzięło i dlaczego mm -hmm. to trwa tak długo? Bo trwa to już ponad 8 lat takie moje zaangażowanie społeczne. Wszystko zaczęło się w gimnazjum, w gimnazjum numer 1 w Mikołowie, które obecnie oczywiście nie jest już gimnazjum, tylko jest szkołą podstawową numer 1 w Mikołowie. Tam w roku 2015, chyba w listopadzie czy październiku, ogłoszono. Zapisy, że tak powiem, zgłoszenia do samorządu uczniowskiego, do Rady Uczniów, to się, tak, to się tak wtedy nazywało. No i razem z moim bardzo dobrym przyjacielem, z którym jeszcze mamy kontakt do dzisiaj, on też bardzo prężnie działa mm -hmm. na terenie Mikowa. Po prostu faliśmy taki pomysł, że fajnie będzie się zgłosić do tej Rady Uczniów. No i jak powiedzieli, tak, tak zrobili. Tam się zgłosiliśmy do, do tej Rady jako kandydaci, bo to trzeba było takie komitety wystawić tam. No i kampania, debata wyborcza była na sali gimnastycznej, pamiętam wtedy. No i, no i udało się. Zostaliśmy wybrani do trady uczniów. Mój kolega Miłosz był przewodniczącym, ja byłem jego zastępcą. I tak to się zaczęło w tym roku 2015. Pod koniec już roku 2015. No i tak to tak to trwa do dzisiaj. Tam oczywiście w ramach naszej pracy, działalności wolontariatu w gimnazjum. Organizowaliśmy masę różnych dni tematycznych, wydarzeń dla uczniów. Tego było tak dużo, że nawet już ciężko to wymienić tak wszystko po kolei. Ale to, co mi tak przychodzi na pierwszy, na pierwszy jakby myśl, to, to był Tłusty Czwartek. Myśmy tego nie nazywali w są czwartkiem, tylko dniem Krepla, dlatego, że jesteśmy na Górnym Śląsku, więc po prostu po Śląsku o tym troszkę mówiliśmy. Ja też zresztą bardzo, jestem takim bardzo regionalistą, więc mi to się podobało, mm -hmm. takie promowanie e, śląskiego. No i, ale co? Gimnazjum się, się skończyło, e, zosta, zostaliśmy absolwentami tego gimnazjum i trzeba było wybrać szkołę średnią, e, teraz ponad podstawową, tą szkołę. Ja osobiście wybrałem drugie liceum w Katowicach, tak zwaną Konopnicką, Konopę. No i tam, tam również w roku 2018 były zapisy do samorządu, tam do, do prezydium samorządu i mimo, że gdzieś tam z tyłu głowy miałem to, że no, kurczę, fajnie byłoby tam wystartować mm -hmm. na tego przewodniczącego, no to jednak e, troszkę nie miałem chyba odwagi, bo mówiłem, a to już liceum, Katowice, jakby też mało ludzi tam znałem wtedy, mało uczniów, więc mówię, kurczę, no nie za bardzo, aczkolwiek zachęcony jakby głosami klasy, że Janek, spróbuj, jakby co ci szkodzi, nic nie tracisz. No, spróbowałem i również te wybory wygrałem. I, i z tego, co wiem, to nawet ojrzę taką przewagą głosów, tak mówiąc troszkę nieskromnie. No i byłem też przewodniczącym w liceum e, właśnie. Tam w liceum razem z moimi e, znajomymi oraz na, nauczycielami zorganizowaliśmy pierwszy koncert hartatywne Konopy. Które też takie moim, można powiedzieć, marzeniem, ponieważ właśnie podglądając jakby koncerty, które robiło gimnazjum tutaj moje Mikołowskie, mm -hmm. zawsze miałem takie marzenie, żeby też taki koncert się odbył u nas w liceum, bo takie koncerty kiedyś się odbywały, ale one potem miały taką przerwę dość, dość długą, więc udało nam się to jakby wskrzesić. Znowu te koncerty. No i co, co też można powiedzieć z zadowoleniem, te koncerty są organizowane teraz cyklicznie co roku. Najbliższy będzie w styczniu, w przyszłym roku, w 2024 roku. Także uważam to jako nas, nasz sukces, że te koncerty po prostu dalej się odbywają. No ale już przechodząc jakby, znowu może wracając troszkę do Mikołowa, z tych, z tych Katowic, nie tak dalekich oczywiście mm -hmm. od Mikołowa, to rzeczywiście w roku też tym 2018, w czyli podczas kampanii samorządowej, zaczęły pojawiać się takie głosy, żeby w Mikołowie powołać Radę Młodzieżową. Bardzo imponujący jest ten początek twojej działalności i wiąże się ona ze szkołą. Czyli taka historia, tak jak też w moim przypadku, myślę, w wielu innych. Ale zaczęło się też mniej więcej też w tym samym czasie współpraca, działanie i tak naprawdę reaktywacja młodzieżowej Rady Miasta w Mikołowie. Jak do tego doszło? No, do tego doszło dość, dość ciekawy sposób. Ponieważ w roku 2018 podczas kampanii samorządowej poprzedniej zaczęły pojawiać się takie pierwsze sygnały na temat powołania Rady Młodzieżowej w Mikołowie. Właściwie, tak jak powiedziałeś, reaktywacji Rady Młodzieżowej, ponieważ taka rada już kiedyś w Mikołowie istniała. Jednakże istniała dość krótko, bo bodajże rok czy dwa, i jakby tak umarła śmiercią naturalną, że tak powiem. Dlatego też zaczęły się takie pomysły pojawiać, żeby tą radę aktywować. Właśnie był też taki projekt Młody Mikołów który też odbył się bardzo dość pozytywnym echem w Mikołowie, wśród młodzieży. Mm -hmm. No ale jak wracając do, do Rady, następnie w roku, w roku w 2019, 2019 zaczęły się odbywać pierwsze spotkania z młodzieżą na temat Rady Młodzieżowej. Jak ta Rada miałaby wyglądać, jak nie i tak dalej. Takie po prostu coś w rodzaju takich konsultacji z młodzieżą. No i Krok po kroku pisanie projektu statutu, uchwały. Też my się, Myśmy się bardzo dużo wzorowali na innych radach, którzy, które mają już o wiele dłuższy staż od nas, takie jak Rybnik, Jaszczębie Zdrój, Tychy, też Piekary Śląskie. No i tak we wrześniu Rada Miejska podjęła uchwałę w drodze, której powołała powoła Młodzieżową Radę Miejską Mikołowa, nadała jej statut. No i tak zaczęło się kręcić. Następnie bo także w listopadzie odbyły się wybory do tej rady. Ja oczywiście wystawiłem swoją kandydaturę no i z powodzeniem udało mi się do tej rady dostać, a parę miesięcy, właściwie tygodni później, bo na początku lutego 2020 roku zostałem w tej radzie przewodniczącym. No i tak, to jest, to jest słynny rok 20, czyli rok początku pandemii COVID-19. Mm -hmm. No właśnie, zaczęliśmy się rozwijać w tym lutym, luty, marzec. E, no i przychodzi pierwszy lockdown, pierwsze takie zamknięcie właściwie nas wszystkich. E, też, też taki strach, co to będzie. No ale i Rada Młodzieżowa, która ro, rozpędzała się, troszkę wyhamowała. Aczkolwiek, co ważne, nie wyhamowała do zera, tylko można powiedzieć, troszkę, troszkę zwolniła to tempo. Taki, powiedzmy, rozwoju. No i po prostu głównie nasze, dzia nasze działania paliśmy na mediach społecznościowych, na, na Facebooku. Robiliśmy taką kampanię na, kampanię na temat świadomości oszczędzania wody, jak tę wodę oszczędzać jak, jak jej nie marnować. Też następnie, później, odbył się konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z Terminem Mikołowa, promujący właśnie, właśnie miasto nasze. Więc jakoś działaliśmy, mimo takiego dużego ograniczenia, to staraliśmy, co, staraliśmy się coś, coś robić, a nie wszystko zwalić na pandemię, ponieważ coś, czego ja nie lubię, to zwalanie wszystkiego na, na COVID. Owszem, COVID dużo rzeczy utrudnił i poszerzał i nam, i wielu ludziom, ale myślę, że nie wolno wszystkiego zwalać na, na, to, na, na tego wirusa, na tą chorobę, tylko po prostu robić swoje, ale może w troszkę ograniczony sposób. To inspirujące też, co mówisz. Cieszę się, że udało się tak naprawdę tej młodzieży w Radzie Miasta działać pod Twoim przewodnictwem także w trakcie pandemii. Rzeczywiście to był taki czas utrudniony na pewno dla wielu działań. Co między innymi w takim razie wyrobiliście w tych mediach społecznościowych? Jak wtedy funkcjonowała Młodzieżowa Rada Miasta i co Ci dało w takim razie działanie w Młodzieżowej Radzie Miasta jako lokalnemu aktywiście, takiemu działaczowi społecznemu? Tutaj też, tutaj też warto podkreślić fakt, że nasza Rada składa się z 21 radnych. Czyli mhm. taka ilość osób jaka jest w radzie, że tak powiem, dorosłej, w tej Radzie Miejskiej Mikołowa. I tutaj są osoby no, właściwie z każdego zakątka Mikołowa, tak? Mimo, że Mikołownie jest jakimś bardzo, bardzo dużym miastem, no to jednak mhm. jesteśmy tak troszkę porozrzucani po tym Mikołowie. Generalnie takie są u nas zasady jakby wyborów, że trzy mandaty przypadają mhm. na szkoły ponadpodstawowe, w tej szkół mamy w Mikołowie trzy, dwa licea i jedno technikum. E 10 mandatów jest w szkołach podstawowych, po jednym dla każdej szkoły. Natomiast dwa takie mandaty to są mandaty dla uczniów, którzy mieszkają w Mikołowie, ale poza Mikołowem się uczą. Właśnie z, tak z takich mandatu ja skorzystałem, mhm. ponieważ mieszkałem w Mikołowie, uczyłem się w szkole w Katowicach w liceum. No i, i właśnie, żeby tak troszkę też e, przychylić się mhm. do tych osób, które mieszkają tak. w Mikołowie, ale się uczą poza Mikołowem, a są aktywne i chcą być w tej Radzie, no to właśnie takie dwa mandaty zostały dla nich stworzone. I wtedy głosowanie odbywa się nie w szkołach, tylko w naszej tutaj bibliotece publicznej. Co do działalności, tak jak już wspomniałem, ta działalność była dość utrudniona przez, przez pandemię COVID-19, aczkolwiek my nie chcieliśmy, jakby, że tak powiem, zawiesić się. Ponieważ jedna rada już u nas w NIKUWie się zawiesiła i się nie odwiesiła, więc absolutnie nie chcieliśmy do tego dopuścić, żeby kilka miesięcy po powołaniu znowu się powtórzył ten dość niemiły scenariusz. Dlatego postanowiliśmy działać. Skupiliśmy, skupiliśmy się na internecie, czyli tam, gdzie większość z nas wtedy spędzała właściwie całe swoje dni, tak, bo, bo czy praca, czy nauka, szkoła, studia. Więc jakby ten internet był wszechobecny, a czy dalej wszechobecny, oczywiście i dalej będzie, ale wtedy rzeczywiście właściwie wszyscy, czy może większość z nas, no jednak w tym internecie była siłą rzeczy, nawet jeśli nawet jeśli nie chciała, czy coś, czy coś w tym stylu. Więc zorganizowaliśmy po pierwsze taką akcję, kampanię świadomości na temat oszczędzania wody, tak żeby jej nie marnować, też pamiętam, że, że w grudniu, czyli podczas tego już drugiego takiego zamknięcia lockdownu, czy trzeciego nawet, zorganizowaliśmy taką akcję Forma na Święta, gdzie każdego dnia nasi radni w postaci filmiku, który nagrywali w domu, przedstawiali po prostu takie proste ćwiczenia, jak utrzymać formę, czy zrobić formę na święta, aby potem mógł bezkarnie, że tak powiem, jeść te święta i podjadać różne, różne smakołyki. Też pamiętam, że zrobiliśmy konkurs plastyczny dla uczniów szkół mikołowskich, dla podstawówek. No bo to rzeczywiście była taka aktywność, która jakby nie zrzesza nas w jakimś skupisku, tylko po prostu uczniowie te prace przygotowują w domu. Następnie przynosili je po prostu do, do oceny. Następnie komisja je oceniła. No i potem nagrodę wręczaliśmy dla. Dla, dla, dla laureatów. Więc po prostu te działania były. Nie były z taką, można powiedzieć, pompą, no ale też, jakby ta pompa też nie mogła nastąpić do końca. Chociaż i tak mm -hmm. uważam, że nasza rada dość dobrze z tego wszystkiego wybrnęła, ponieważ były takie rady, które rzeczywiście się troszkę zawiesiły. Jakby ja nikogo nie obwiniam czy, czy nie oskarżam, bo, bo też nie każdy ma takie warunki, żeby móc tak pracować. Jak tutaj u nas w Mikołowie, więc po prostu no, każdy pracował jak mógł. Bardzo ciekawe jest to, co mówisz. Zainteresowała mnie zwłaszcza ta kwestia tego mandatu, a właściwie dwóch mandatów dla osób z Mikołowa, ale nie chodzących do szkół w Mikołowie. W Młodzieżowych Radach Miasta to nie jest takie powszechne rozwiązanie. Sama, kiedy byłam radną Młodzieżowej Rady Miasta, to w moim mieście można było tylko kandydować właśnie z ramienia szkoły. Także tutaj na pewno też na plus, że Mikołów wychodzi młodzieży naprzeciw, zwłaszcza tej zaangażowanej. Także gratuluję, że też udało Ci się wiele mimo przeszkód zdziałać właśnie w trakcie tej kadencji, w której. Uczestniczyłeś, tutaj partycypowałeś, jednak ta przygoda też ze względu na wiek dobiegła końca. Jak teraz dalej wygląda Twoje działanie społeczne? Co w tym momencie robisz? Czy je przerwałeś, czy kontynuujesz? Nie, absolutnie. Twojej działalności nie przerwałem i myślę, że już długo im przerwę. Chociaż nie, jeszcze raz, jeszcze raz, dobra, bo się tym ten... zagalapowałem. Się. Dobra, to jeszcze raz. Yy, A czy ja, ja mówię nie? Ten, yy, mm -hmm. Nie, zdecydowanie, moja działalność nie skończyła się na radzie młodzieżowej i myślę, że jeszcze długo się nie skończy taka moja aktywność yy, społeczna. Też yy, bardzo dobrze to, co zauważyłaś, rzeczywiście Mikołów jest takim miastem dość przychylnym młodzieży i otwartym na młodzież. Ja chcę to też potwierdzić, że rzeczywiście yy, współpraca też z władzami mi 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 miasta, z radnymi. Jest naprawdę na najwyższym poziomie. Zresztą my w Mikołowie mówimy, że do tanka trzeba dwojga, tak? Że jeśli młodzież na przykład ma jakiś pomysł, co coś zrobić w mieście, a mm -hmm. czasami nie do, nie do końca zawsze wie, jak zacząć, tak, nie na przykład się udać w takiej instytucji, to zawsze, czy mm -hmm. jak ja byłem radnym, czy teraz, jak jest zrużyła kadencja rad, rady, to naprawdę zawsze jest to wsparcie ze strony, e, czy to państwa burmistrzów, czy pani przewodniczący Rady Miejskiej, czy, czy generalnie radnych miejskich, że naprawdę no, to jest moim zdaniem godne podziwu i też nie boję się tego słowa taki fenomen, myślę, na, tutaj, czy w regionie, czy, czy generalnie nawet w Polsce, bym nie zawahał się tego użyć tego słowa, że rzeczywiście ta mm -hmm. współpraca na tym, na tym poziomie władzy miasta, młodzież jest naprawdę bardzo dobra. I też jeszcze tutaj nie mogę nie wspomnieć o, nasz, o naszych seniorach, czyli o, o Radzie seniorów. chociaż my też w mm -hmm. nie mówimy seniorzy, tylko mówimy osoby wcześniej urodzone. I to tak też się w Nikłowie utarło i przyjęło, że właśnie osoby wcześniej, wcześniej urodzone, też współpraca z nimi jest bardzo dobra. Te osoby są bardzo otwarte na współpracę z młodzieżą. Nie, nie zamykają się na współpracę ani seniorzy, ani my jako młodzież, więc naprawdę no, ta partycypacja społeczna różnych grup. Yy, jest naprawdę widoczna i na to się naprawdę miło patrzy, bo myślę, że nie wszędzie tak jest, no niestety. A, a szkoda. Ale wracając już do mnie, moja działalność na Radzie Młodzieżowej się nie skończyła. Ja też jeszcze w międzyczasie byłem w zespole doradczym Młodzieżowego Sejmiku Województwa mm -hmm. Śląskiego, więc oczywiście tak. też tam ta praca już na taką troszkę skalę szerszą, bo to już skala województwa była widoczna. No i generalnie jakieś różnego rodzaju akcje, przedsięwzięcia organizowane w Mikołowie, to ja tam, ja tam często jestem i nie tylko jestem na, na zdjęciach, tak, żeby zrobić sobie zdjęcie, dać na Facebooka, Instagrama i powiedzieć, że jak super i w ogóle jak jestem zmęczony, bo się narobiłem. Tylko nie, ja naprawdę, ja to lubię i to jest jakaś, można powiedzieć, jakaś pasja w ogóle przyrodziła z takiej działalności społecznej i tak to po prostu, tak to po prostu trwa ta, ta moja pasja i oby ta pasja nigdy nie, nie, nie wymarła um, u mnie, bo naprawdę Mikołaj jest miastem aktywnym, jest miastem dla ludzi aktywnych, dla społeczników i każdy społecznik, niezależnie od zainteresowań, coś tu dla siebie miłego znajdzie. Widzę, że tu jest ogromny, lokalny patriotyzm do e, małej ojczyzny. Lokalny... E, teraz cały czas też działasz między innymi tworząc... Pr... Tak. Tak. Lokalny patriotyzm. Generalnie jakby taki patriotyzm na temat Górnego Śląska. Cały czas liczę, mam nadzieję, że śląski będzie uznany jako język regionalny, tak jak na przykład kaszubski język jest językiem regionalnym. No, liczę na to, bo już parę projektów ustaw było, było skończyło się, jak widać. Także mam nadzieję, że. Nastąpi ten dzień, kiedy rzeczywiście śląski będzie uznany jako język regionalny, no bo to oznacza edukację młodzieży w tym kierunku też po prostu środki na tę edukację. Także no, liczę, że to się że doczekam tego dnia. Pięknego dnia. Jako Ślązaczka muszę zdradzić, że też trzymam za to kciuki jak najbardziej. Bardzo dobrze. Wracając do Mikołowa i twojej działalności. W ramach swojej działalności w Mikołowie tworzysz teraz projekty w cas Czym w ogóle jest CAS? Czym się na co dzień zajmuje? Jakie są jego cele? I czego też dotyczy Twoja działalność i współpraca z nimi? Tak, to prawda. CAS, czyli Centrum Aktywności Społecznej, to jest miejsce, które właśnie skupia tych wszystkich aktywnych mieszkańców Mikołowa, działaczy, społeczników, ale także NGOsy Mikołowskie, fundacje, stowarzyszenia, które działają na rzecz mieszkańców i, i miasta, ale też i, też i całego powiatu. Tutaj wiele z nich ma też swoje siedziby u nas, ponieważ CAS to oczywiście przede wszystkim ludzie, ale też, też i piękne budynki, mm -hmm. kamienice wyremontowane kamienica przy Rynku 2, przy Wojciecha 14, a także przy Jana Pawła II 4. Tutaj każdy, każda organizacja społeczna czy też mieszkańcy mogą za darmo wynająć salę, właśnie do takich swoich celów, czy planowania jakichś działań, organizacji jakichś działań. Więc naprawdę działa bardzo dobrze system takiej rezerwacji sal. Tutaj zresztą moje koleżanki i, 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 koledzy, i kolega bardzo dobrze na tym wszystkim czuwają. Więc naprawdę no, zapraszam, jeśli ktoś. Myślę, że, że każdy wie, kto jest Mikołowa, że jest takie coś jak CAS, ale jeśli ktoś by nie wiedział, no, to oczywiście zapraszam e, serdecznie, ale e, mamy też powołany dokładnie 4 sierpnia 2022 roku Związek Stowarzyszeń Centrum Aktywności, które powołały trzy Mikołowskie organizacje pozarządowe. E, było to Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń oraz Towarzystwo Przyjaciół. Śląskiego Ogrodu Botanicznego, a także stowarzyszenie Krawczyka 21 i właśnie w ramach działalności tego związku e, no, otrzymaliśmy dzięki bardzo dobrym wnioskom e, tutaj naszych e, naszego zarządu, naszych, zarządu naszych pracowników mm -hmm. e, dofinansowania na różnego rodzaju projekty. Niedawno e, skończyliśmy projekt Młodzi w Akcji, który był dedykowany młodzieży od 15 do, do 25 roku życia e, z terenu powiatu mikołowskiego. Naprawdę to był roczny projekt, bardzo bogaty. Ja też byłem w tym projekcie animatorem, więc troszkę ten projekt znam od, znam od kuchni. Co tam, się, co tam się działo. Między innymi były to trzy szkolenia wyjazdowe dla uczestników. Szkolenia stacjonarne. Nasi uczestnicy organizowali World Cafe w szkołach mikołowskich, a także organizowali swoje własne inicjatywy partycypacyjne, które zakończyły się sporym sukcesem. Aż pięć inicjatyw e, powstało w ramach, e, w ramach działalności, można powiedzieć, naszych uczestników, więc e, no mieli co robić przez ten rok. Ja, ja też przy okazji, ale to jest naprawdę czysta przyjemność e, współpracować z, ta, z takim z takimi ludźmi, z taką młodzieżą. A, no bym zapomniał, młodzież też złożyła projekt do budżetu obywatelskiego, no i projekt zyskał tyle, taką ilość głosów że będzie w przyszłym roku realizowany właśnie w ramach budżetu obywatelskiego, więc coś jeszcze po tym projekcie zostanie. Oprócz tego w chwili obecnej realizujemy projekt Lider w Akcji. Kończymy pierwszą edycję tego projektu, aczkolwiek mm -hmm. w przyszłym roku jeszcze będą dwie edycje kolejne. To już jest projekt dla osób pełnoletnich, ale już bez górnej granicy wieku. Też projekt bardzo taki aktywizujący lokalną społeczność. Też szkolenie wyjazdowe, szkolenia Tutaj na miejscu stacjonarne, a także możliwość realizacji swoich własnych inicjatyw partycypacyjnych. No ale to też mnie bardzo cieszy. Niedawno otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu kolejnej edycji projektu Młodzi w akcji. No i tak, od stycznia przyszłego roku ruszamy z drugą edycją projektu, a od stycznia 2025 roku z trzecią edycją projektu Młodzi w akcji. Więc już teraz zapraszam wszystkich mieszkańców Powiatu Mikołowskiego w wieku od 15 do 25 roku życia. Do zgłaszania naszego projektu. Szczegóły niebawem, bo już w styczniu, więc chwil proszę, jeszcze o, proszę jeszcze o chwilkę cierpliwości i będziemy startować. Oprócz tego, takim mm, bardzo ważnym projektem, który też e, jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ w tym projekcie pełni funkcję koordynatora, jest program mm -hmm. e, Projekt Jestem Wolo, czyli Program Rozwoju Wolontariatu w Mikołowskim Centrum Aktywności. Właśnie w tym projekcie powierzono mi funkcję koordynatora wolontariatu, no i tak od października mm -hmm. tego roku tę funkcję y, sprawuję. Oczywiście tutaj, tutaj z pomocą i zarządu, i pracowników, bo samemu to by kompletnie nie miało sensu. Zawsze ta współpraca jest i, i czasami musi być. Y, także też za to, bardzo dziękuję za tę współpracę i też za wybaczenie jakichś tam moich niedociągnięć czasami. Y, ale generalnie tak, w projekcie też, też się dużo dzieje, mimo że dopiero e, trwało on no, ponad dwa miesiące, to już są realizowane pierwsze migranty. Pierwsze pięć migrantów jest realizowanych, nawet niektóre już się skończyły. A w przyszłym roku będziemy uruchamiać e, szkołę tutorów dla, dla młodzieży, którzy potem w ramach wolontariatu będą e, tutorować tak e, swoich młodszych kolegów i koleżanki. Mm -hmm. Więc naprawdę. No, mamy co robić, ale tak jak mówię, dla mnie ta praca jest przyjemnością, ponieważ, no tak jak mówię, działam społecznie już od 8 lat ponad. Więc sama przyjemność, a jeszcze móc współpracować ze społecznikami, którzy mają też właśnie, dla których też właśnie taka działalność jest pasją, a nie jakimś smutnym obowiązkiem, no co to jest w ogóle już, cóż więcej mógłbym chcieć. Wiele z tych działań, o których mówisz, oscyluje wokół demokracji bezpośredniej i jest właśnie też częścią jednocześnie budowania takiego społeczeństwa obywatelskiego. Czy to są dla Ciebie istotne idee i czy myślisz, że jest wartością zaangażowanie się właśnie takie społeczne w różnego rodzaju działalności, wolontariaty? Tak, e, jak najbardziej od, na to pytanie odpowiadając, też myślę, że wiele osób, słysząc takie określenie demokracja bezpośrednia, ma e, zaraz przed oczami referendum czy to lokalne, czy ogólnopolskie i oczywiście jakby jest to bardzo bezkojarzenie bardzo poprawne. Mm -hmm. e, jednak dla mnie też taką demokracją bezpośrednią jest właśnie takie zaangażowanie społeczne. Tak? Też to zaangażowanie było bardzo dobrze widać ostatnio w wyborach parlamentarnych, kiedy rekordowa frek frekwencja, no, to jest w ogóle niesamowite I, i ta frekwencja i to, że ludzie stali w tych kolejkach do, mm -hmm. czasami nawet do rana, tak? Tak. gdzieś tam no do, do jakichś wczesnych godzin porannych, to jest właśnie przejaw idealnej, tak jak właśnie to ładnie określiłaś, tej partycypacji społecznej, tak, zaangażowania obywatelskiego i ta, e, społeczeństwo obywatelskie, to określenie jest też, jest też dość sporo. I mam nadzieję, że to się w Polsce e, będzie rozwijać. E, też to możemy zauważyć bardzo, bardzo dobrze, mhm. po tym ile osób teraz ogląda transmisję Sejmu naszego. Tak? Jest coraz jest więcej oglądających tak. e, obrady Sejmu. No jakby, jakby super, no, bardzo dobrze ja na przykład już od dłuższego czasu oglądam transmisję Rady Miejskiej, nawet kiedy jeszcze byłem w liceum, oglądałem transmisję Rady Miejskiej i wiele osób tak ta troszkę na to patrzyło dziwnie, tak, tam moi rówieśników co ja tam w ogóle oglądam że mnie to w ogóle interesuje no a teraz oni za zaczęli sami oglądać e, te transmisje, tak, nie tyle co Rady, co Rady Miejskiej ale właśnie Sejmu, tak, więc mhm. myślę, że ludzie zaczęli czuć że rzeczywiście mają wpływ na to, co się dzieje wokół nich, czy w, czy w całym kraju czy właśnie wokół swojej społeczności lokalnej? No i to jest też naprawdę piękne. No i to bardzo dobrze roku rokuje na przyszłość. Oby to nie wygasło. Yy... I niech to trwa jak najdłużej. Dokładnie i tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć, i dziękuję Ci w ogóle za rozmowę, też tak naprawdę za zaangażowanie społeczne. Mam nadzieję, że zainspirujesz kogoś, zwłaszcza może jakiegoś młodego Mikołowianina, do dołączenia właśnie do grona aktywnych osób w Mikołowie. Jeszcze raz bardzo dziękuję serdecznie za gościnę na kanale. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, za taką miłą rozmowę. I tak jeszcze na koniec e, powiem, że ja naprawdę nie żałuję ani jednego dnia swojej działalności społecznej. E, ta działalność dała mi bardzo dużo, mimo, że czasami są momenty trudne, no ale jak to w życiu bywa, tak, no są dni lepsze i gorsze, ale nie żałuję ani jednego dnia swojej działalności i naprawdę każdemu polecam. E, spróbujcie, przekonajcie się, a dopiero potem po prostu swoje opinie wyraźcie I, a być może będzie się to wam podobać, no i tak jak ja i tak jak w moim przypadku ta działalność stanie się pasją. Piękne słowa i tego też życzę tobie, sobie i wszystkim innym. Tak jest. Dziękuję bardzo.